Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień informuje o wolnych miejscach w placówce. Postanowiliśmy sprawdzić, co oferuje swoim pensjonariuszom i jak czują się tu sami mieszkańcy. Złota Jesień to placówka pomocy społecznej, która przede wszystkim oferuje opiekę osobom starszym. Skorzystać z niej mogą seniorzy, którzy mają trudność w samodzielnym funkcjonowaniu. DPS zapewnia pełne wyżywienie. Wyżywienie to jest nasza tutaj bardzo taka mocna strona. Lubimy się pochwalić naszą kuchnią. Mamy ją na terenie DPS-u. W ramach naszej kuchni oferujemy wszystkie posiłki w ciągu dnia dla mieszkańców, dostosowane również do diet, w zależności od tego, jakie są zalecenia lekarskie. Ale też oczywiście oprócz tego w stałej dostępności dla mieszkańców jest pieczywo i jakieś dodatki do tego pieczywa, ciepła herbata, ciepła kawa w ciągu dnia. Mieszkańcy Złotej Jesieni mogą także liczyć na zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitację zgodną z zaleceniami lekarskimi. Znajduje się też tu sklepik, pralnia, kaplica, w której 2 razy w tygodniu odprawiane są msze święte, a nawet fryzjer. Często organizuje się tu też zajęcia dodatkowe. Dbamy o to, żeby uatrakcyjniać ten pobyt również poprzez wyjścia poza teren Domu Pomocy Społecznej. Bardzo się cieszymy, że tutaj pandemia już schodzi na dalszy plan. Zadbaliśmy o to, żeby było bezpiecznie. Mieszkańcy są zaszczepieni i chcielibyśmy pójść w tym kierunku, w którym ten rok temu Dom Pomocy Społecznej naprawdę bardzo prężnie działał. Chcielibyśmy zaoferować z powrotem naszym mieszkańcom wyjazdy poza teren domu. Chcielibyśmy znowu móc korzystać z wizyt w parku, na rynku, z wizyt w tężni, więc mam nadzieję, że ten dobry czas jeszcze przed nami. Aby zamieszkać w Złotej Jesieni, należy liczyć się z miesięczną opłatą nieco ponad 4000 zł. Część tej kwoty pokrywana jest z dochodów samego mieszkańca, renty czy emerytury. Resztę może dopłacić rodzina bądź gmina, na terenie której mieszka dana osoba. Żeby jednak skorzystać z oferty raciborskiego DPS-u, trzeba dopełnić pewnych formalności. Pierwsze kroki należy skierować do ośrodka pomocy społecznej miejsca zamieszkania osoby, która ma do nas docelowo trafić. To właśnie w ośrodku pomocy społecznej rozpoczyna się procedura kierowania mieszkańca do domu pomocy społecznej. Nie zmienia to faktu, że my bardzo chętnie zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z naszymi pracownikami socjalnymi, którzy przybliżą tą ścieżkę i myślę, że w dużej mierze wyjaśnią wiele wątpliwości. Przed ostateczną decyzją można także odwiedzić DPS i na własne oczy przekonać się, jak wygląda tu codzienność. Jednak może wystarczy posłuchać tego, co o Złotej Jesieni mówią sami mieszkańcy. Bardzo dobrze. Opieka jest bardzo dobra. Czuję się jak w domu. Ja tu mieszkam 16 lat. Bardzo to mi się podoba. Obsługa jest, wszystko jest. Jedynie je. Pralnia je, fryzjerka je, zajęcie je. Mnie się mieszka cudownie. Ja 5 lat tu jestem. Trafiłam, no mąż zachorował. Nie dawałam rady przez 7 lat. Z boku na bok, z boku. I później nie dałam już rady. Ręce, nogi, kręgosłup odmówił. Musiałam przyjść tutaj. No i dostaliśmy piękne mieszkanie. Jakie tu macie rozrywki? Granie w karty, gimnastyka, śpiewanie po prostu piosenek, takich tych różnych, taki kurek taki jest tutaj. No, różne takie, jak kto ma czas, to tam zawsze wyjazdy jak są, to też są takie wyjazdy, że po prostu można pojechać i odwiedzić jakieś miasto, czy tam rynek w Raciborzu, czy tam co innego, tam zakupy jakieś sobie zrobić. A tutaj można jeszcze tak pokorzystać z życia, pani zdaniem? Jasne, pewnie, że tak. Jeżeli ktoś ma, chce, no bo jednak trzeba chcieć, nie. Można ludzi poznać, można porozmawiać, można urządzać różnego rodzaju formy zabaw różnych, gier, gdzie można wyjeżdżać, nie, bo dość często wyjeżdżaliśmy, jak nie było pandemii, bardzo często wyjeżdżaliśmy za miasto, gdzieś tam za Wodzisław, do tężni, nie, a więc do miasta, no można było, człowiek tak swobodnie się czuł, bo mógł
bo chodził, bo mógł, prawda, i tu, i gdzieś, no każdy z nas ma jakieś znajomości, prawda, i spotkać się. DPS to więc nie tylko opieka, ale także szansa na ciekawe przeżycie jesieni swojego życia.